In order to understand the present situation in Pakistan, jeżeli chcemy zrozumieć obecną sytuację w Pakistanie, trzeba troszkę cofnąć się w czasie do 1947 roku, kiedy to okazało się, że Brytyjczycy byli zdecydowani oddać Indiom niepodległość. Wtedy właśnie polityczna partia muzułmańska, tak zwana Liga Muzułmańska, zaczęła starać się o stworzenie osobnego państwa muzułmańskiego pod nazwą Pakistan. Ojcem założycielem Pakistanu był Muhammad Ali Jinnah. Był to muzułmanin, który był człowiekiem oświeconym, o umiarkowanych poglądach i chciał on, aby nowe państwo, nowy Pakistan był nowoczesnym państwem, był państwem demokratycznym i ojczyzną dla muzułman. Nie chodziło mu o stworzenie państwa teokratycznego czy czysto islamskiego, rządzącego się zasadami prawa szariatu. Według nas w naszej konstytucji zapisano prawo do swobody i wolności wyznania. Dlatego właśnie w naszym kraju działa wiele szkół, a także kościołów, szpitali oraz instytucji chrześcijańskich. W tej chwili w Pakistanie mamy 180 milionów mieszkańców, a 85% z nich 5% z nich to muzułmanie. Chrześcijanie także mieszkają w naszym kraju. Są to zarazem katolicy, jak i protestanci. I stanowią oni około 2% całej ludności, a więc około 3,5 miliona osób. Jest to mniej więcej, to są takie przybliżone dane. 32% to są Hindusi, Sikhowie oraz buddyści. Jednakże z biegiem czasu, kiedy patrzymy na historię, możemy dostrzec, że islamiści zaczęli coraz większą presję wywierać na rząd, aby w kraju wprowadzić prawa islamskie i aby z Pakistanu stworzyć czysto islamskie państwo. Nie udało im się doprowadzić takiej polityki do końca, natomiast na pewno warto tutaj wspomnieć o tym, że sprawy przybrały niekorzystny obrót podczas dyktatury militarnej wojskowej generała Ziaulakha. W roku 1977 doszło do tego przewrotu. Był to dyktator, który chciał wspierać partie islamistyczne czy muzułmańskie, aby wzmocnić swoją własną pozycję polityczną. Generał Ziaulhaq wprowadził niektóre elementy państwa czy prawa islamskiego w kraju. Natomiast to prawo, które dla nas jest najbardziej problematyczne, to jest tak zwane prawo o bluźnierstwie. Jest to prawo, według którego wszyscy, którzy ośmielą się w jakiś sposób obrazić proroka, czy to słowem, czy to w piśmie, czy też w inny sposób, powinni być skazani na śmierć. Według tego prawa także, jeżeli ktokolwiek dopuści się świętokradztwa, czy w jakiś sposób sprzeniewierzy się i obrazi święty Koran, taka osoba zasługuje na utratę wolności, czy pozbawienie wolności do końca życia. Nawet jeżeli komuś Koran upadnie niechcący gdzieś na ziemię, czy wypadnie z rąk, wtedy również taki czyn uznawany jest za świętokradztwo. Chociaż to prawo zostało ustanowione po to, aby chronić honor i cześć proroka, a także świętość świętej księgi, oczywiście pozostawia tutaj ogromne pole do nadużyć. Bardzo prosto jest w tej chwili oskarżyć kogokolwiek o bluźnierstwo. Nawet jeden muzułmanin może o to oskarżać drugiego i wtedy bardzo trudno jest dowieść niewinności, ponieważ bardzo często tutaj w grę wchodzą emocje i ludzie prześcigają się w oskarżeniach wobec takiej osoby podejrzanej o bluźnierstwo. Tak naprawdę nikt nie docieka, czy ktoś rzeczywiście dopuścił się bluźnierstwa, czy ktoś rzeczywiście użył jakichś konkretnych słów. Ludzie po prostu zaczynają starać się jak najszybciej taką osobę ukarać. Podam przykład takiego przypadku. Był dobry sędzia muzułmański,
który wspierał czy wydał pozytywny wyrok w sprawie pewnego chrześcijanina i już kilka dni później został zamordowany przez fanatyka muzułmańskiego tylko za to, że ogłosił katolika osobą niewinną i to już wystarczyło, by go zamordować. Kolejny przykład. W 2011 roku mieliśmy taki przypadek federalnego ministra do spraw mniejszości religijnych. Nazywał się Shabhas Clement Bhatti. Był on chrześcijaninem, katolikiem i został zamordowany przez fanatyków, ale nie dlatego, że dopuścił się bluźnierstwa czy świętokradztwa przeciwko Koranowi, ale po prostu starał się on nakłonić rząd do wprowadzenia zmian w prawie o bluźnierstwie. I nawet już taka działalność, zachęcanie rządu do zmian została uznana za bluźnierstwo, ponieważ dopuścił się on krytyki prawa i nawoływał do jego zmiany. A zatem to nie tylko samo prawo o bluźnierstwie jest przyczyną naszych zmartwień, ale mamy też do czynienia z dużą dyskryminacją przeciwko chrześcijanom. Asia Bibi to jest taki bardzo znany przypadek osoby, która ucierpiała w wyniku takiej dyskryminacji. Często zdarza się, że chrześcijanie są oskarżani o bluźnierstwo i to nie tylko sama osoba oskarżona jest narażona na ataki, ale całe rodziny, czy nawet cała społeczność chrześcijańska. Jakieś osady chrześcijańskie mogą być atakowane przez fanatyków, ich domy mogą zostać spalone i mogą one w różny sposób ucierpieć. A zatem już od utworzenia państwa Pakistanu, można powiedzieć, chrześcijanie zawsze, czy nie muzułmanie, zawsze byli obiektem prześladowań i dyskryminacji. Nie są oni akceptowani jako obywatele mający równe prawa. Bardzo często nie muzułmanie mają trudności ze znalezieniem pracy, czy być może mają trudności z awansem w pracy i tak dalej. Co więcej, jeżeli popatrzymy na program w szkołach i na książki, podręczniki szkolne, to można powiedzieć, że takie książki, takie podręczniki nie przygotowują dzieci do życia w wielokulturowym, nowoczesnym społeczeństwie. Osoby nie będące muzułmanami są przedstawiane w negatywnym świetle. Pamiętajmy, że wiele szkół to są szkoły prowadzone przez rząd i w takich właśnie szkołach także osoby nie będące muzułmanami są tutaj przedmiotem dyskryminacji, a często wywiera się na nich presja, by nawróciły się na islam. Niedługo przed moim przyjazdem zwrócił się do mnie ojciec, który prosił, aby przyjął, bo był to hinduista i prosił mnie, abym przyjął jej córkę do katolickiej szkoły, ponieważ chodziła do szkoły muzułmańskiej i tam wywierano na nią ogromną presję, aby się nawróciła na islam. Ja rzeczywiście umożliwiłem tejże dziewczynie, aby uczęszczała do naszej szkoły. Warto też wspomnieć o terminie dhimmi. Dhimmi jest to termin, którym określa się osoby nie będące muzułmanami, ale które mieszkają w państwach muzułmańskich. Takie osoby określone mianem dhimmi nie są postrzegane jako osoby mające równe prawa co muzułmanie w wymiarze społecznym ani w politycznym. Osoby zwane dhimmi muszą także płacić specjalny podatek na rzecz państwa. Oczywiście oficjalnie tego terminu w Pakistanie się nie używa, natomiast ta koncepcja gdzieś tam drzemie w umysłach w większości osób wiary muzułmańskiej. Natomiast my podkreślamy zawsze, że w nowoczesnym Pakistanie, w nowoczesnym państwie Pakistan wszyscy powinni być równi, bo taka właśnie była wizja ojca założyciela naszego kraju, Mohammada Ali Jinnaha. Przejdę teraz do kolejnego zagadnienia. Będę mówił teraz o tym, jak w Pakistanie do głosu doszedł ekstremizm. Bardzo istotnym czynnikiem, który wchodzi tutaj w grę i który decyduje o tworzeniu się społeczeństwa pakistańskiego pozbawionego tolerancji i pełnego uprzedzeń, była wojna w Afganistanie. W 1979 roku czołgi i żołnierze Związku Radzieckiego wkroczyły na terytorium Afganistanu, aby wspierać reżim komunistyczny.
W zasadzie obawiano się na Zachodzie, że to Pakistan jako następny padnie ofiarą komunizmu. A zatem Stany Zjednoczone oraz Arabia Saudyjska wspierały Pakistan i starały się wzmacniać pozycję naszego dyktatora. Ziu al-Haqa. Ogłoszono dżihad, a więc świętą wojnę przeciwko niewiernym ateistom z Rosji. I wtedy właśnie powstał Taliban, a więc talibowie jako nowa siła walczącego islamu. Można powiedzieć, że to było takie nowe, zbrojne ramię i wszyscy młodzi muzułmanie z całego świata zostali zaproszeni do tego, aby przyłączyli się do tego nowego ruchu. Wspierały ich Stany Zjednoczone, szkoleni byli przez CIA, a także Arabia Saudyjska bardzo ich wspierała. Wspierała ich także armia pakistańska. W roku 1990 Armia Radziecka wycofała się z Afganistanu. Pierestrojka, Gorbaczow, Państwo na pewno wiedzą, jak ta historia się toczyła. No ale co się wtedy stało w Pakistanie po wycofaniu się Armii Radzieckiej? Mieliśmy wtedy w Pakistanie talibów, którzy, jak już wspomnieliśmy, byli świetnie i sprawnie działającą siłą zbrojną. I oczywiście ta grupa, ta frakcja zaczęła naciskać na wprowadzenie w Pakistanie prawa stricte islamskiego. Talibowie chcieli sprawić, aby Pakistan stał się państwem islamskim. Można powiedzieć, że wyłoniło się takie nowe ugrupowanie, które nazywało się Talibami Pakistanu. To ono właśnie doszło do głosu, a więc można powiedzieć, że w tej chwili talibowie w Pakistanie nakłaniają innych i wzywają do walki w imię islamu. Natomiast warto podkreślić, że ta ekstremistyczna forma islamu nie przyjmuje demokracji, ponieważ uważa demokrację za koncepcję zachodnią. Jest to ugrupowanie, które rośnie w tej chwili w Pakistanie w siłę. Ekstremiści ci stanowią także zagrożenie dla samego rządu i dla demokratycznych rządów w Pakistanie. Mamy od 2 lat, od 2013 roku mamy nowy rząd, który został wybrany w wyborach powszechnych i podczas kampanii wyborczej niektórzy kandydaci byli przedmiotem pogróżek właśnie ze strony talibów, szczególnie ci kandydaci, którzy bardziej promowali większą otwartość i większą tolerancję. Pamiętajmy o Al-Kaidzie. Osama Bin Laden ukrywał się w Pakistanie, więc były bardzo ważne związki pomiędzy Al-Kaidą a talibami. W tej chwili mówi się także, że Daesh, czy państwo islamskie, wkroczyło na terytorium Pakistanu. Ze względu na te napięcia i zagrożenia, które można zaobserwować w naszym kraju, wielu chrześcijan nie radzi sobie z tą sytuacją, a więc to skłania ich do ucieczki. Można powiedzieć, że około 700-800 chrześcijan uciekło do Sri Lanki, około 5-10 tysięcy natomiast uciekło do Bangkoku, do Tajlandii. Wyjechali na wizach turystycznych i po prostu zostali w Tajlandii, licząc na to, że przyznany im zostanie status uchodźców. Kolejna kwestia, którą chciałbym podkreślić, to to, że w państwie muzułmańskim, takim jak Pakistan, często chrześcijaństwo nie jest postrzegane prawidłowo. Po zniszczeniu World Trade Center w Nowym Jorku 11 września 2001 roku Amerykanie rozpoczęli ataki i bombardowania w Afganistanie, który oczywiście jest naszym państwem ościennym. Kolejnym krokiem było wkroczenie wojsk NATO, co postrzegane jest w naszym regionie jako po prostu najazd, jako okupacja. Ale te siły zachodnie są też postrzegane jako siły Zachodu
jako chrześcijanie, więc muzułmanie postrzegają tę sytuację tak, jakby to chrześcijanie atakowali muzułmanów w Afganistanie, co oczywiście nie jest prawdą, co oczywiście nie może być tak postrzegane, ale pamiętajmy, że Afganistan jest w 100% państwem muzułmańskim. W zasadzie nie ma tam ani jednego kościoła chrześcijańskiego. Niektórzy imamowie nawet nazywają chrześcijanów, czy współczesne siły zachodnie, krzyżowcami. I tutaj właśnie podają przykłady Iraku, Afganistanu, mówiąc o tym, że ci krzyżowcy, siły zachodnie starają się po prostu występować przeciwko muzułmanom. A zatem my w Pakistanie, chrześcijanie pakistańscy, jesteśmy postrzegani jako zagrożenie, jako przedstawiciele tych właśnie krzyżowców zachodu. A więc widzimy, że chrześcijaństwo postrzegane jest nieprawidłowo w Pakistanie i to doprowadziło w naszej historii do wielu nieszczęśliwych zdarzeń. Na przykład w 2014 roku doszło do zamachów w Peszewarze, w których zginęło 100 chrześcijan w kościele, po mszy świętej. Ci terroryści mieli takie przesłanie po swoim ataku i było to takie przesłanie: powiedzcie Stanom Zjednoczonym, aby zaprzestały ataków z użyciem dronów, albo kolejne kościoły pakistańskie zostaną zniszczone. W marcu 2015 roku przypuszczono ataki na 2 kościoły, jeden protestancki, jeden katolicki. Były to 2 równoległe ataki przeprowadzone przez samobójców, zamachowców w Lahore. Rząd zapewniał ochronę, także chrześcijanie już w tej chwili bardzo się pilnują, a zatem tym zamachowcom nie udało się wejść do kościoła. Zostali oni zatrzymani przy wejściu i tam się wysadzili. Około 17 czy 18 osób zginęło, w tym policjanci, którzy chronili kościoły. Natomiast gdyby zamachowcom udało się wejść do tych obu kościołów, no oczywiście doszłoby do prawdziwej rzezi chrześcijan. A teraz jeszcze przedstawię na zakończenie pewne jaskółki nadziei, które widzimy w naszym kraju. Niestety mamy do czynienia z przykładami braku tolerancji i dyskryminacji, ale nie wszystko jest można malować w tak tragicznych barwach. Jesteśmy niewielką mniejszością, ale nie jesteśmy mniejszością milczącą ani ukrytą. Wielu muzułmanów to osoby dobrej woli. Mamy na przykład HRCP, czyli Komisja Pakistańska Komisja do Spraw Praw Człowieka. Mamy też wiele organizacji pozarządowych, które wspierają ideę praw człowieka, nie tylko praw chrześcijan, ale także w ogóle praw człowieka jako takiego. A więc są instytucje, które wspierają nas w tych trudnych czasach. Kiedy mówiłem już o tym zamachu w Peszałarze, kiedy wysadzono kościół, to była straszna sytuacja dla nas, wielu rannych, wielu zabitych, ale w następnym tygodniu, kiedy ja miałem odprawiać mszę w katedrze, ja pracuję w Karasie na południu, a do zamachu doszło na północy, ale ktoś do mnie zadzwonił, zadzwoniono do mnie, powiedziano mi, że przyjadą osoby, aby nas wesprzeć. I rzeczywiście po południu ja odprawiałem mszę i około 100 osób weszło, czy stanęło przed katedrą, chwycili się za ręce, mieli plakaty, mieli transparenty i okazało się, że byli to w połowie, byli to prawnicy, byli to lekarze, byli to studenci, wszyscy to byli muzułmanie, którzy przyszli, stawili się przed katedrą, aby wyrazić swoje współczucie i aby pokazać nam, że są z nami i że będą nas chronić. A więc nawet tak mi mówiono, że ludzie w kościele mówili sobie: nie bójcie się, na zewnątrz, kiedy wyjdziecie, zobaczycie muzułmanów trzymających się za ręce, ale nie bójcie się, przyszli, aby wyrazić swoje poparcie dla nas. I rzeczywiście potem zaprosiłem przywódców tej grupy, aby wstąpili do środka, do katedry i na zakrystii, abyśmy napili się razem herbaty. A więc są też dobrzy ludzie w Pakistanie. Spotykamy się z przejawami dobrej woli.
Mamy na przykład także specjalną komisję do spraw pokoju i sprawiedliwości. My także organizujemy protesty, na przykład ja także stałem na czele wielu protestów w przypadku, kiedy dochodzi do przypadków przemocy wobec chrześcijan. I ja czasem także nawet organizuję takie demonstracje czy protesty, często także proszę policję o wsparcie i udaje się to wszystko dobrze zorganizować, a więc rząd też w pewnym zakresie z nami współpracuje. W tej chwili wszystkie kościoły są już chronione. W każdą niedzielę, także podczas mszy, kościoły mają odpowiednią ochronę. Więc rząd także zaczyna działać i zwalczać mowę przemocy i nienawiści. I w jaki sposób można motywować ludzi? Ludzi motywuje się poprzez emocje. Na każdym meczecie jest głośnik, a więc jeżeli dojdzie do przypadku bluźnierstwa, to wtedy imam ogłasza to z meczetu i wszyscy są zbulwersowani. Wszyscy natychmiast wiedzą, że chrześcijanie zrobili coś przeciwko muzułmanom. I to wtedy zaczyna się problem. Rząd dostrzega trudność tej sytuacji i stara się w jakiś sposób kontrolować ją i zwalczać tego rodzaju zabiegi. Natomiast to, co rząd zrobił i co było bardzo ważne, to to, że w 2014 roku w czerwcu 30 tysięcy żołnierzy pakistańskich przy wsparciu lotnictwa prowadzą naloty na góry na południowym zachodzie Afganistanu, na przygranicy z Afganistanem. Są to naloty, które są wymierzone przeciwko samobójcom, terrorystom, ponieważ wiadomo, że w tych górach właśnie terroryści mają swoje bazy, tam znajdują się składy broni, tam także przygotowują swoje pasy z ładunkami wybuchowymi. Więc to są te naloty, które są prowadzone i my bardzo pozytywnie, nie tylko chrześcijanie, ale w ogóle całe społeczeństwo pozytywnie zapatruje się na te działania i mamy nadzieję, że przyniosą one zakładany skutek. My jako chrześcijanie także odgrywamy bardzo ważną rolę w rozwoju naszego kraju. Dzięki naszym licznym instytucjom edukacyjnym, także dzięki naszym szpitalom, dzięki naszym pracom dobroczynnym będziemy współpracować z ludźmi wszystkich wyzwań. Na przykład Caritas Pakistan zawsze była na czele działań związanych z rozwiązywaniem czy przeciwdziałaniem następstwom katastrof i klęsk żywiołowych, takich jak na przykład trzęsienie ziemi w górach czy powodzie w latach 2010 i ponownie w latach roku 2013. Współpracujemy także z organizacjami pozarządowymi tworzonymi przez muzułmanów, ponieważ chcemy w ten sposób promować jednolitość i harmonię w społeczeństwie. Jako chrześcijanie odwagę i nadzieję znajdujemy w słowach apostoła Piotra. Z listu świętego Piotra i tutaj można powiedzieć, że cytat ten brzmi tak, że jeżeli nawet ktoś ucierpi w imię prawości, jest błogosławiony. My pamiętamy także, jak Kościół w Polsce przez tak długi czas cierpiał pod reżimem komunistycznym, ale w wyniku tych cierpień wzmocnił się, scementował się i dał światu wielkiego przywódcy, wielkiego papieża i wielkiego świętego, świętego Jana Pawła II. My stoimy i jednoczymy się z Kościołem, który cierpi na całym świecie i ponownie drugi list do Koryntian apostoła Piotra. Możemy o sobie powiedzieć, że jesteśmy bolejący, ale nie upadamy. Cierpimy, ale nie wpadamy w rozpacz. Jesteśmy prześladowani, ale nie zapomina się o nas. Jesteśmy atakowani, ale nie jesteśmy zniszczeni. Bo my, jako chrześcijanie żyjący w Pakistanie, w środowisku muzułmańskim, będziemy dawać świadectwo miłości, naszej miłości, naszej służby.
My chcemy, nie chcemy odbierać życia, chcemy dawać życie innym. Tak jak mówił Chrystus, przybyłem, aby dać wam nowe życie. A zatem mam nadzieję, że będziecie się modlić za nas, aby nasza wiara była niezachwiana, a nasza nadzieja nigdy nie gasła. Dziękuję.